guardate un po' più di lontano, ci vuole bisogno. Ma io sviatraccio. W ogóle to dziwnie wygląda, takie coś, samo urządzenie w sobie, po prostu sobie stoi, widzisz to z paru kilometrów jak jedziesz i sobie jest, i sobie stoi. No dziwne, to jest dziwna konstrukcja, trzeba przyznać. I teren jest ogrodzony. Dobra, jesteśmy pod wiatrakiem. Wiatrak miał służyć do generowania energii elektrycznej i został wybudowany przez jednego mężczyznę w ciągu 25 lat, od 1978 do 2003 roku. Teraz właściciel tego giganta, tak jest podpisany na mapie, wiatrak gigant, nie żyje, a wiatrak stoi. 55 metrów wysokości. Teoretycznie miał generować 2 MW energii. To jest abstrakcyjne. To jest niemożliwe. 2 MW. Dobra. Tu jest ogrodzenie. Tu jest ogrodzenie. Dobra, powiedzmy, że znaleźliśmy dziurę w płocie. Ja tu trawa jest wysoka w ogóle, ale tu mamy wejście do środka. Jest wejście, czy jest zamknięte? Teraz wejście zamknięte. Dobra, idź z tej, ja pójdę z drugiej. Tu są jakieś drzwi. Kurczę, to wybudował jeden facet. Robił to 25 lat. I powiem szczerze, z tego co czytałem, wydał na to 1 000 000 złotych, ponad. Oczywiście całość to była takie trochę, wydaje mi się, myślenie życzeniowe, bo nie wiem, czy to miało prawo w ogóle działać. Okej, dobra. Chyba będziemy musieli się zawijać. Jedziemy na następną miejscówkę. Sobie siedzę i obserwuję ten wiatrak. Zobaczcie, jaka to jest konstrukcja. Ten wirnik, który tutaj jest, to wielkie koło z tymi żebrami. To całe miało się obracać. Wyczytałem, że właściciel nie mógł pozyskać odpowiedniej prądnicy, żeby to zaczęło funkcjonować i to nigdy nie zaczęło działać tak naprawdę. Póki co jest podparte dźwigiem, żeby się nie wywróciło i stoi opuszczone i pewnie za kilka lat to albo się rozpadnie, albo będzie musiało być rozebrane, bo no bo to stwarza duże niebezpieczeństwo jednak. To jest kilkaset ton stali. No ale trzeba przyznać, że facet, który to zbudował, miał fantazję.